Drodzy bracia i siostry, czciciele Matki Najświętszej, bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą. Słowa Archanioła Gabriela wypowiedziane do Maryi, które znajdujemy na początku Ewangelii świętego Łukasza, są słowami podkreślającymi tę obecną w wierze Kościoła prawdę, że Maryja w chwili swojego poczęcia, kiedy poczynała się z rodziców świętego Joachima i świętej Anny, została zachowana od grzechu pierworodnego. Dlaczego? Ze względu na to, że Pan Bóg obdarzył ją niesamowitym zadaniem, powołaniem bycia matką wcielonego Boga. Uwielbiamy dziś tę prawdę, uwielbiamy Pana Boga, że jest tak dobry, tak wspaniałomyślny dla nas, że po nieposłuszeństwie, jakie wyraził człowiek w raju, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, przez niepokalane poczęcie Matki Najświętszej, Pan Bóg wynosi nas tu na ziemi już na wyżyny duchowe, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, wyżyny niebieskie poprzez życie sakramentalne. Wiele ojców Kościoła mówi właśnie, że Kościół jako wspólnota wierzących i ochrzczonych i siedem sakramentów świętych to jest taki odnośnik, takie echo bardzo realne, jeśli chodzi o udzielenie łaski Bożej każdemu człowiekowi. Wielu z nas konkretnie tego doświadcza, tego przeżywa, a trzeba jeszcze bardziej, jeszcze więcej. W jaki sposób? Czego uczy nas, bracia i siostry, konkretnie w przełożeniu na naszą codzienność prawda o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny? Wiele można wysnuwać wniosków. Proponuję kilka. Po pierwsze, że dla Boga nie ma barier, nie ma nic niemożliwego. Słyszeliśmy o tym w Ewangelii, rozważając zwiastowanie. Nie ma takiej sytuacji, której Pan Bóg nie mógłby przemienić. Bóg, który przez Maryję z Emanuelem, Bogiem z nami, wchodzi ze swoją łaską w nasze życie. Zna nasze ograniczenia, zna nasze miejsce zamieszkania, pobytu, nasz niejako Nazaret. Zna nasz trud, nasze życiowe plany, nasze pragnienia i tam wchodzi, tam jest. Słyszymy nieraz podczas nabożeństwa o uzdrowienie duszy i ciała, świadectwa. Te osoby, które żyją pełnią Bożego życia, które tu występowały, świadczą o tym, jak bardzo Pan Bóg może przemienić, wyciągać z nawet po ludzku w ogóle niemożliwej sytuacji, przemienić zupełnie. Kiedy pozwalamy Mu się prowadzić. O tym przypomina nam z mocą niepokalane poczęcie. Po drugie, bracia i siostry, łaska niepokalanego poczęcia Maryi uczy nas, że jesteśmy zobligowani, zobowiązani w sumieniu do uczciwej pracy nad sobą, do walki duchowej, do walki z grzechem, że jesteśmy powołani do zachowywania przykazań z miłości, do życia w czystości serca, wolności od grzechu, także czystości w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu zakonnym, czystości według stanu takim, jakim każdy się znajduje. To wielkie powołanie, a zarazem zadanie, zobowiązanie. W tej walce duchowej, która nieraz może nas przeraża albo pojawia się zniechęcenie, diabeł szczególnie podsyła pokusy przerażenia oraz zniechęcenia, że już się tak nie zmieni, tak zawsze musi być, przychodzi nam z pomocą sam Bóg, Duch Święty i przez Maryję, ale przede wszystkim przez ciało Pańskie, które mocą Ducha Świętego, kiedy je przyjmujemy, umacnia nas, przemienia. Maryja podtrzymuje owoce Komunii Świętej, podtrzymuje owoce także słuchania Słowa Bożego. Słowo Boże, nieoceniony skarb, podnosi nas na duchu w tej walce duchowej. Święty Paweł napisze w liście do Rzymian, gdzie wzmógł się grzech,
gdzie on wzrasta, wzmaga się tam jeszcze obficiej, czyli o wiele bardziej rozlała się łaska, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska. Bracia i siostry, niepokalane poczęcie Matki Najświętszej uczy nas, że Pan Bóg nas nigdy nie okłamuje, nie zawodzi. Zawsze są owoce Jego działania, także naszej modlitwy, tylko nieraz, nie od razu, po jakimś czasie, później. Ostatnio otrzymałem świadectwo młodej dziewczyny, napisane ręcznie. Oto fragment. Zawsze, kiedy coś mnie zdenerwowało, było mi przykro, chodziłam do kościoła. W pewnym momencie ważna dla mnie osoba odeszła od mojego życia. Było mi przykro. Pogubiłam się w życiu. Cały żal, który czułam, poprowadził mnie do kościoła. Przyszłam, uklękłam i zaczęłam się modlić. Powiedziałam Bogu o swoich smutkach. Było mi lepiej. Rozmowa z Bogiem przyniosła mi pokój. 4 dni po tym zdarzeniu ta sama osoba podeszła do mnie i po rozmowie z nią doszliśmy do porozumienia. Byłam bardzo szczęśliwa i wdzięczna Bogu za to, że dał mi szansę to naprawić. Pan Bóg nas nigdy nie zawodzi. A my potrzebujemy różnych znaków i wewnętrznych, i zewnętrznych, które umacniają, podtrzymują naszą wiarę. Tak jak takim znakiem jest choćby przynależność do rycerstwa niepokalanej. Zaangażowany już od dziecięcych lat w dziewczęcą służbę maryjną. Mądry rodzic, ojciec, matka, mądra babcia, mądry dziadek będzie robił co tylko można, modląc się oraz zachęcając w różny sposób, mając wielkie zaufanie do wspólnoty Kościoła, by posłać swoje dziecko, swojego wnuka do jakichś wspólnot, stowarzyszeń przy parafii, czy liturgicznej służby ołtarza, czy do scholi muzycznej, zespołu muzycznego. Każdy z nas, jak odczuwa choćby jakieś niewielkie pragnienie, jakieś drgnienie serca, by tu czy tam przynależeć, niech się zaangażuje. Pan Bóg tak pokieruje, że znajdzie się na wszystko czas. Moi drodzy, potrzebujemy różnych dodatkowych znaków, ale nie dla sprawdzenia wiary, ale dla pomnożenia wiary, zaangażowania się naszego, aby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej chwała Boża i cześć Matki Najświętszej rosła w naszych sercach. Patrzymy na wizerunki Matki Bożej, obrazy w naszych domach, figury, rzeźby i one też potrzebują takiego odświeżenia naszego spojrzenia z wiarą. Wielki czciciel Matki Bożej, nasz patron, tu w Kościele Serca Bożego błogosławiony ksiądz Roman Sitko, niedługo po tym, jak został rektorem w seminarium, zauważył, że tak bardzo potrzebne jest, aby sprowadzić do tarnowskiego seminarium figurę serca Pana Jezusa i figurę Matki Bożej Niepokalanej. I tak się stało. Dlatego niech dokona się dziś na nowo wprowadzenie Pana Jezusa i Matki Bożej do naszego życia. Byśmy tak jak wielu świętych czy błogosławionych wołali, ale już z potwierdzeniem naszego życia czynami, nie tylko modlitwami, deklaracjami, ale czynami na co dzień, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Amen.